Hej, Ludki, jestem Dajwa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ascension. Ostatnio w końcu powróciliśmy do intensywnej akcji. Kolowi udało się nas wyciągnąć z lochów, no powiedzmy, i przetransportowało nas do nowej lokacji. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Pan Nojdo. Wyszedłem zebrać trochę więcej drewna dla obozu. Jeśli się obudzisz, nie panikuj. Jesteś bezpieczna. Kol. Dlaczego pismo ślepego faceta wygląda lepiej niż moje? Nie jestem nawet pewna, czy powinnam być urażona czy zachwycona. Dobra. Jakaś miska. Krwawa woda. Pas, To są zapewne ciuszki dla mnie. Śliczne, fajne, podoba mi się. Znaczy, nie do końca w stylu Edy tak odzyskaliśmy wszystkie ciuchy. Jeśli to można nazwać ciuchem, które chciałabym nosić. W końcu nie założyłam tych kolczyków od Tilly a wyglądałyby świetnie z tą kiecką, nie uważacie? Mówi się trudno. Wybacz, Eida, nie będę mieć dla ciebie w tym momencie jeszcze kolczyków. Swoją drogą, to jest ciekawe. Że... nie mamy jeszcze niczego z biżuterii. Co to jest? Flat? Flat... Ja pamiętam piosenkę. Ktoś na tym grał? Czyżby Cole? Dobra, czas się wydostać. A, w końcu się obudziłaś. Wiesz, zaczynaliśmy się martwić. Gdzie... ja jestem? Ilweil. Niedaleko od Northcliff. Prawdopodobnie masz całą masę pytań. Twój przyjaciel wyszedł zebrać trochę drewna, więc możesz po prostu usiąść i poczekać. Albo spróbować samej znaleźć go w lesie. Nie powinien być zbyt daleko. Nazywam się Nira. Jeżeli będziesz czegokolwiek potrzebować, wali jak w dym. Może chcę poczekać w obozie? Nie wiem. Proszę zignorujcie to, co przed chwilą powiedziałam. Lecimy jednak szukać kola i z tego powodu też Aida może mieć kolczyki, bo może albo nie wczytałam grę. Spróbuję znaleźć kola. Naprawdę muszę z nim porozmawiać tak szybko jak to możliwe. Okej, okay, zobaczmy. Kilka minut temu słyszałam, jak przechodził obok starożytnego drzewa przy rzece. Biegł już z powrotem. Sądzę, że znajdziesz go, jeśli przejdziesz się na wschód. Ja powinnam już wracać do obozu. Przywódczyni mnie szuka. Powodzenia, szlachetna! Nigdy nie przywyknę do kalejków. Czekaj. Gdzie jest wschód? Jestem prawie pewna, że kilka minut temu tędy szłam. Pan Najda! Dzięki wiatrom, wszystko z tobą dobrze. O! Zdefiniuj dobrze. Czuję się, jakby staranował mnie byk, ale przeżyłam, więc to. Kol? Czy ty płaczesz? O No, to. Dlaczego płaczesz? Nie mogę! Mm. Przepraszam, tak strasznie przepraszam. Zostawiłem cię! Przepraszam! Miałem miałam, miałam cię chronić. To tak strasznie mi przykro. Kol, cool. kazałam ci uciekać. Gdybyśmy oboje dali się złapać, byłoby znacznie ciężej uciec. Albo gorzej mogliby cię zabić. Ja. Yeah. Wszystko słyszałem, pan Nojdo. Twoje krzyki. Wszystko słyszałem. Byłeś tam przez dwa dni. i... Przez całe dwa dni. To było Przepraszam. Tak strasznie mi przykro. Twój przyjaciel. W każdej chwili mógłbym zamienić to, co słyszałem na śmierć. No i to. Uspokój się, Kol. Po prostu wróćmy do obozu. Mam pytania. Dobrze. Okej, okay. przepraszam. A, tędy. Naprawiło się, super. Tak, całą tę scenę przeszłam bez dźwięków. Ha, jesteście. Tylko wezmę to drewno i już sobie idę. Wołajcie, jeśli czegoś potrzebujecie? Lubię twoich nowych kolegów. A, to są Dagaken, pan Noido. Mieliśmy dużo szczęścia. Kiedy upadłaś przy wyjściu z lochów, w okolicy zdążyło już się zaroić od strażników. Na szczęście ten obóz jest zdecydowanie zbyt głęboko w lesie, aby mogli nas znaleźć. Ja. E, czy czujesz się dobrze? Odczuwasz jakiś ból? Twoje rany... Nie goją się za szybko. Możliwe, że to medycyna kalejków nie przynosi zbyt wyraźnych skutków. Możliwe. A równie dobrze może to być broń, której użył na mnie Kal. To zmienia ludzi w srebrnych żołnierzy Kol. Ja. Ja wiem. słyszałem. Musimy tu ściągnąć resztę tak szybko, jak to możliwe. Powiedz im, żeby byli ostrożni. Kal ogłosił mnie zdrajczynią terrorystką. Każdy, kto jest ze mną powiązany, jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Jakby to było cokolwiek nowego, Ejda? Już zdążyłem im wysłać wiadomość, pan Edo. Powinni się pojawić dziwnocy najpóźniej jutro. Jutro? Postradałeś zmysły? Podróż z Eldi z dowolą trwała około tygodnia. A, y tak, cóż. Co? Minęło pięć dni, panno Ido. Społaś przez pięć dni. Pięć czego? Przeszłaś bardzo wiele panno Ido. Biorąc pod uwagę okoliczności, to normalne. Powinnaś coś zjeść. Nasza medycyna nie będzie w stanie cię trzymać na nogach, I jeśli nie będziesz nic jeść. Kol? Tak, panno Ido? Dziękuję. No, nie obwiniaj się! Mm. Nie, ja do tej pory nie byłem szczególnie pomocny. Przepraszam za to. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę tutaj siedział i coś ci gotował. A, panno, jest jeszcze coś. Hm? Coś było nie tak odnośnie tego, jak zostałaś złapana w. W zamku. Niczego nie usłyszałem. Karl, król, do tamtego finalnego momentu nie wydał żadnych rozkazów. To takie dziwne, tak jakby wiedział, że będziemy na balu od samego początku. Możliwe. Po prostu od teraz będę bardziej ostrożna. Nie, nie rozumiesz. Nie ma mowy, żeby Diego popełnił tak karykotny błąd. Nie ma opcji, żeby nie wiedział, że to zasadzka. Sądzisz, że nas zdradził? Ja. Nie wiem. Nie wydaje mi się. Znaczy, dlaczego teraz? Nie masz żadnego motywu. Ja tylko. Coś jest nie tak. Jeśli ten przydupa Skaela mnie zdradził, upewnię się, że nigdy więcej nie ujrzy słońca. Panno Aido? Co się stało? Aha. Cholera. Co? E, to nic. E, ból głowy. Nic ważnego. Jesteś pewna? Nagle stałaś się taka. Zimna bicie twojego serca ono oszalało. T Ta. E, to był naprawdę okropny ból głowy. Mam się dobrze. O, okej. Okay. Zawołaj jeśli będziesz czegoś potrzebować. Mamy tu jakieś questy. O, jaki zajebisty! Przepraszam, nie powinnam, ale... Ła! Skyrim Vibes! Ty też jesteś zajęty? W ogóle, jakie ty masz śmieszne imię. Silusz. Sajlasz? Cholera wie. Kalejcy mają... Taki interesujący wygląd. Sądzisz, że powinniśmy pojechać konno? Lubał. Nie, nie możemy ich wziąć na statki. Moglibyśmy je sprzedać, Lulu, kiedy musielibyśmy popłynąć statkiem. Tak, ponieważ to wyszło perfekcyjnie, kiedy ostatnio miałeś sprzedać konia. Musieliśmy cię wyciągać z tej cholernej stajni. Ale Lulu, patrzył mi prosto w oczy, rozumiesz. Jakby wiedział. Jakby wołał, nie zostawię mnie tutaj z tymi brudnymi zwierzętami. Nie. Żadnych koni. Nie dopóki dotrzę do ciebie, że jesteśmy Daga Ken, a nie zwykłymi obywatelami. Jeśli tak bardzo chcesz się ustatkować, to możesz opuścić obóz. Lulu, wiesz, że nigdy nie mógłbym cię opuścić. Kocham cię. Ja ciebie też, misiu. <noise> a, z martwych wstała szlachetna. Wszystko okej? Okay? Całkiem nieźle cię poturbowano. Ta... Wielkie dzięki, że nam pomogliście. A, drobnostka. Ale i tak twój przyjaciel zrobił najwięcej. Siedział u twojego boku cały czas. Czyścił twoje rany, dawał ci lekarstwa. Dobrze, że wstałaś. Znowu poboczne... dialogi? Ciągle słyszę słowo Daga Ken. Co to znaczy? A, hmm... W powszechnym języku chyba nie ma odpowiednika. To znaczy przyjemna śmierć? <grystanie> tak myślałam. Widzisz, jesteśmy bardami, ale również najemnikami. Wędrujemy po Arunii jako ministrelowie, aby znaleźć klientów. Trochę jak skrytobójcy? Szczerze mówiąc, to jest nostalgiczne, bo. E, przecież zaczynaliśmy grę jako Ejda w obozie złodziei. Nie, zupełnie nie jak asasyni. My nie chowamy się w cieniu, walczymy w blasku słońca, z pieśnią na ustach. Naszymi pieśniami siejemy postrach wśród naszych wrogów. Więc jesteście inni od reszty obozów kaleckich? Tak. Wybraliśmy życie w ogniu. Wśród bitewnego kurzu. Nie odnajdujemy szczęścia we wspólnocie. Odnajdujemy je w naszych pieśniach i okrzykach wojennych. Tak powinni żyć kalejcy. Daga Ken przynoszą zaszczyt naszej rasie. Jesteśmy dzicy z natury. Nie staliśmy się udomowieni, jak cała reszta. Nie da się nas oswoić. Jak reszta? Waraja, obywatele. Kaleicy, którzy nigdy nie śpiewali pieśni ognia i popiołów. To zabawne. Twój przyjaciel narodził się, Waraja, ale ma serce Ken. Co masz na myśli? Jest mażdą. Maleństwem. Dzieckiem. Nie odśpiewał jeszcze pieśni swojego serca, ale niewiele mu brakuje. Może być niewidomy, ale widzi więcej niż my. Jego pieśń się formuje. Możemy poczuć ją w naszych sercach. Dobra, wydaje mi się, że to będzie taki najbardziej konkretny temat. Ja już chcę po prostu zobaczyć moją ukochaną ekipę, okej? Okay? Więc jak to jest z wami, Kalejkami, muzyką? Mmm, Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Może chodzi o nasze uszy? O! To niepokojące, mogę usłyszeć wszystko. <śleskujesz> tak. Słyszymy całkiem sporo, ale nie chodzi tylko o to. Um, jakby to powiedzieć? Jesteśmy bardziej wyczuleni na pieśni niż w suche słowa. Kiedy słuchamy ludzi, słyszymy melodię ich głosu. Wszystko śpiewa. A my zostaliśmy pobłogosłowieni, by to słyszeć. Krzyki, śmiechy, złość, kłamstwa, drzewa, wiatr. Noc i słońce. Więc możemy śpiewać i grać melodie, które słyszymy każdego dnia. Dla nas to jak rozmowa. Tak się porozumiewamy. Co piękne! Tak bym chciała usłyszeć piosenkę Kalejków. <laughs> Na wszystko nadejdzie czas, szlachetna. Tak jak zmrok przeradza się w świt. Na wszystko przychodzi właściwa pora. Czekaj. I kiedy ten moment nadejdzie, słuchaj. To było piękne. To jest to, co chciałam. Dlatego kocham Kaleików i dlatego myślę, że gdybym miała gdziekolwiek wylądować w świecie Ascension, to chciałabym wylądować właśnie jako przedstawiciel tej rasy. Może niekoniecznie jako Daga Ken. O, I Jesteś pewna, że jesteśmy bezpieczni? Jak głęboko jesteśmy w lesie... Ilveil nie jest zbyt daleko od Northcliff. Nie wiem, przed kim uciekasz, ale ta część lasu jest praktycznie rzecz ujmując, labiryntem. I dla kogoś, kto posługuje się głównie swoimi oczami, droga tu będzie niezwykle trudna. Dlaczego właśnie tutaj się rozłożyliście? Nie zatrzymujemy się w Northcliff. Bez obrazy, ale wy szlachetni śpiewacie przerażającą pieśń. Nie podoba nam się. Popłyniemy statkiem do Adeshi. O tej porze roku jest bardzo chaotyczna, więc bardzo możliwe, że znajdziemy tam pracę. No i uwielbiamy adesjańskie fidła. Nie mam błędnego pojęcia, co to jest fidła. Mam nadzieję, że przytam to dobrze. O, próbowałam tego raz w Apple Town! Przyrządził ją adesjański szef. To była najsmaczniejsza rzecz, jakiej kiedykolwiek próbowałam. O, powinnaś spróbować tych robionych na miejscu. Są dobre. Dobra, wystarczy. Mogę iść do lasu. Mogę iść do lasu i widzę tu oczywiste rzeczy, które mogę popodnosić. Mogę wejść głębiej do lasu, okej. Okay. Nie leżą tu chwila, co to? To wygląda jak kolczyki. Hej, szlachetna. Już nie wyglądasz na tak martwą. <grytanie> Dzięki. Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiąże pięciodniowa drzemka. To zabawne. Wyglądasz jak szlachetna, ale nie sprawiam takiego samego wrażenia. Wiem. Chciałem właśnie powiedzieć, że nie brzmisz jak jedna z nich. Zazwyczaj brzmią tak oschle. O, więc jak brzmie? To żywiołowy dźwięk. Jak dziecko. Jak rzeka. <laughs> dzięki. Cóż, powinienem wracać do pracy. Muszę coś upolować na wieczór. Mogę pomóc? I jest coś, co mogę zrobić? Nie mogę po prostu siedzieć i nic nie robić cały dzień. Dobra, mamy coś nazbierać, okej. Okay. Dobra, mamy orzeszki. Orzeszki i... to. Dobra. <laughs> Czyżby? Nie, dalej questy. Dobra. O, Ejda rozpowiada, jak uzyskać zniżkę u tego pana od biżuterii Zydis. <laughs> Jeśli jeszcze mi powiesz, że będę w stanie znaleźć przyjacielskiego kowala, który oferuje zniżkę 50%, to zostanę twoją najlepszą przyjaciółką na zawsze. Ja... znałam kogoś takiego. Eee... Powinnam sprawdzić, czy Sisi potrzebuje pomocy ze swoim polowaniem. Do zobaczenia. Straciłaś kogoś szlachetna? Ja, co? Przykro mi, nie ma na tym świecie gorszego bólu, niż tego, gdy przestajemy słyszeć czyjeś bicie serca. Gdy słyszymy, jak kończy się jakaś pieśń. Niech wiatry w pokoju niosą twojego przyjaciela. Podczas jego wiecznej wyprawy. Szlachetna, nie wiem, czy to sprawi, że poczujesz się lepiej, ale mamy pewien rytuał dla naszych utraconych braci. Eee, Rin, wydaje mi się, że masz tu drobne niedopatrzenie. Dosłownie jest tu napisane Zamień przecinek na kropkę. Okej. Okay. I jeśli byś chciała, mogę ci pomóc pożegnać się ze swoim przyjacielem. Czy to ważne, już go nie ma. Może, a może nie? Może wiatr zaniesie twoje słowa gdziekolwiek teraz jest? Jeżeli w tym momencie twoja wiara jest słaba, może twoje słowa dotadzą otuchy samej tobie w taki sposób, w jaki. Obce słowa nigdy nie będą w stanie. W porządku. Przypuszczam, że nie zaszkodzi spróbować. Dobra, czy możesz coś tam zebrać? Yy, bo potrzeba to, do, do, żeby to spalić, ok. Mogłabym przysiąc, że tu są kolczyki. Dajcie mi je! Mam do czego potrzebujesz. Okej, okay. a teraz zamknij oczy i powiedz, co ci podpowiada serce. Wakacja. Miałam na myśli, co ci podpowiada serce odnośnie twojego przyjaciela. O, e, racja. Siemawik! Tu, Eee, w razie, gdyby śmierć wymazywała wspomnienia, e, jestem dziewczyną, którą ratowałeś na wyspie słonecznej kropli z filarnem tym nadąsanem. Wiesz, naprawdę urodziłeś się pechowcem, że mnie poznałeś, że poznałeś taką osobę, jak ja sprowadzam śmierć gdziekolwiek się nie udam, a ona wybrała ciebie. Zamiast mnie, wybrała ciebie. Hany, to nie fair. Ty nie zrobiłeś nic złego. Znaczy, ja robiłam złe rzeczy. Ja zasługuję na twój los. Nie ty. w drań. Naprawdę gorzej nie mogłeś trafić. Cóż, zostawiasz po sobie płaczące dziewczyny. W pewnym sensie jesteś łamaczem serc. <laughs> Powinnam była wiedzieć, co są zawsze ci cisi. Cholera, Vick. Filer będzie na ciebie taki wściekły. I na mnie też. Jak zawsze. Na mnie, że zawsze pakujecie w kłopoty. I na ciebie, że zawsze bierzesz moją stronę. To ostatniej chwili. Wciąż brałeś moją stronę. Chciałabym, żebyś mnie nie nienawidził. Tylko O Odrobinka byłaby w porządku. Wiesz, prędzej czy później, spotkam się tam z tobą. Tak sądzę, cóż, jeśli tak się stanie, lepiej, żeby moje ostrza były gotowe, żebyśmy byli gotowi zabić kilka martwych szlachetnych, prawda? To powinno być zabawne. Zabijalibyśmy ich? A oni by się znowu pojawiali? I znowu byśmy się ich pozbywali? Tylko sobie wyobraź, jakie mieliby miny. Czekaj tam na mnie, Wik. I, e, I. Jeśli masz tam możliwość zaklepać jakiś fajny dom, to koniecznie weź ten z widokiem na plażę. A Jak to możliwe? Że postać, która odegrała taką maciupcią rolę w drugim rozdziale, jest w stanie doprowadzić mnie do płaczu dwukrotnie? W rozdziale trzecim. A, Więcej was matka nie miała? Co jeszcze ode mnie chcecie? Dobrze, przytulanko, potrzebuję pocieszenia. Zaserwuj, tak, tak, serwuj mi ten swój piękny uśmiech, tak. Więc, uh, Dagaken... Cóż, chyba faktycznie, lubiłaś bójki trochę bardziej niż reszta dzieciaków w obozie. Co? Wiesz, prawie zaręczyłem się z twoją kuzynką, Euli. Co? Jak ona się ma? Wciąż jest w obozie? Kocham jego czysty optymizm, po prostu... Hmm... To jest ten typ faceta, który... Najpierw by cię pytał, co ci się stało. Usłyszałby warknięcie nic, przyniósłby ci kocyk, przyniósłby ci paczkę chipsów albo lodów, albo obu, gorące kakałko, włączyłby twój ulubiony film, i przez cały wieczór by cię tulił i głaskał po główce. O Boże, wyobraziłam sobie zondera w takiej sytuacji. Suszyłby mi łeb, dopóki bym nie powiedziała, co mnie gryzie. Jeśli by się jednak nie dowiedział, to przez resztę dnia chodziłby na burmuszony, jakby to jemu coś się stało. Tak, bardzo za nim tęsknię. Prawdopodobnie. Nie utrzymywałem z nią kontaktu odkąd dołączyłem do obozu Lubału. Ale miło było cię znów zobaczyć. Stałeś się silniejszy. Byłeś wtedy taki chudy i słaby, że byłem pewny, że umrzesz po tym, jak pozostawiliśmy cię z tyłu. E, dzięki za to. Co? To nie był mój pomysł. Powiedziałem tacie, że opuszczę obóz, jeśli cię zostawią. Więc dlaczego tego nie zrobiłeś? Cóż. Miałem 10 lat i mama uderzyła mnie miotłą. Wiesz, jak przekonująca potrafi być. <grymne> Też miło było cię zobaczyć, Kuda. Cieszę się, że cię tu znalazłem. Ej, szlachetna. Jesteś starym przyjacielem Kola? Tak, Co? byliśmy przyjaciółmi w obozie. O! Jaki był? Masz jakieś zawstydzające historie z jego dzieciństwa? Masa. Ale wtedy zupełnie siebie nie przypominał. W jakim sensie? Nie wiedział, jak chodzić bez jego laski, a pozostałe dzieci strasznie mu dokuczały. Wiesz, ponieważ był przeklęty. Masz na myśli, ponieważ był niewidomy. Racja. Wiesz, nie jesteśmy tacy źli, to tylko dzieci zazwyczaj się nie gnębią wzajemnie. Chyba, że są ślepe. Wiem, jak to brzmi, ale jesteśmy w dużej mierze dobrymi ludźmi. Więc dlaczego odszedłeś? Wiszę coś lubał. Mam umowę. Podążę za nią, dopóki mój dług nie zostanie spłacony. A, hazard? Nie. Zechcesz podać szczegóły? Nie. Uroczo. Znajdź sobie jeszcze jakieś elfie uszy i naklej na ciało kwiecisty tatuaż, a będziesz pasował jak ulał. Jak ulał do czego? Części mojego niefortunnego życia. Jesteś dziwną szlachetną. Tak też słyszałam. Hej, mam pytanie. Czy Kol umie grać na flecie? Był jeden w moim namiocie i się zastanawiałam, czy to on na nim grał? A, tak, w istocie, Kol potrafi grać na flecie, ale to nie był jego instrument. Dla nas Kalejków to ogromna zniewaga grać na instrumencie innej osoby. A więc to nie był Kol? Nie, to była prawdopodobnie i ja. Gra dla chorych odkąd jej siostra zmarła z powodu choroby. Ah, Zdarza się. Mimo to, wielka szkoda. Że nigdy nie słyszałaś, jak Kol gra. Jest naprawdę dobry. Chciałabym móc to usłyszeć, ale nie przypuszczam, że macie tutaj gdzieś walający się w potrawie zapasowy flec. Nie, ale mógłbym jakiś wyrzeźbić, jeśli miałabyś odpowiedni materiał. Naprawdę? Tak. I. I. To cholery, jaki to materiał? Dobra, mamy kochę. Ja chcę te kolczyki, ja je kuźdę widzę. Mam twoje drewno. Dobrze. Da radę. Daj mi kilka godzin i flad będzie gotowy. No lepiej żeby. I gra słowna, której nie przytłumaczę, bo ma związek z dwoma odległymi światami w naszym języku. To była taka piękna sekwencja żartów, której nie byłam w stanie przetłumaczyć, Przepraszam. Hej, tu jesteś! Szukałam cię! Czujesz się lepiej? Trochę. Dzięki za wszystko, Nira. Nie ma problemu. Dla przyjaciół zawsze znajdzie się miejsce w naszym obozie. Chociaż to trochę dziwne spędzać czasu wokół szlachetnej. Ta co do tego, nie musisz mi nic mówić. Twoja pieśń nie jest niebezpieczna. Jest smutna, ale nie niebezpieczna. Dziękuję. A, zanim zapomnę, zamierzam odebrać twoich przyjaciół z portu Velvail, więc czy mogłabyś mi ich pokrótce opisać? Jak ich rozpoznam, Kol tylko powiedział, że ich zauważę. Cokolwiek to znaczy. <ścoughs> Są nietypową paczką. Będzie tam krasnoludzka alchemiczka, która mówi zdecydowanie za szybko, dziewczyna, która będzie prawdopodobnie zalana łzami, mak księżycowych elfów z mordem w oczach, pijany rycerz, a jeśli nie pijany, to definitywnie będzie do ciebie zarywał, naprawdę wysoki i pochmurny elf, mała dziewczynka lit ze szczurzymi uszami i gość zadeszli z tatuażem orła. O, brzmiało zabawnie. Nie martw się, przyprowadzę ich w jednym kawałku. Naprawdę nie wiem, jak mam podziękować to reszcie. Cóż, jest jedna rzecz. Zgubiłam parę! O tak, mam twoje kolczyki, skarbie. Zaraz je przyprowadzę, tak? Znaczy przyniosę, no. U, prezent od dziewczyny! Mmm nice. Reprezentacja LGBT. Nie, żeby to był pierwszy taki przypadek w tym uniwersum. Tak, oddaj mi to. Super. Dobre wieści. Znalazłam twoje kolczyki. Ratujesz mi życie. Oho, to nic takiego. Musiałam tylko zabić paru bandytów, zgnieść bandę wielkich pająków i zgładzić smoka. Zawsze jesteś taka dobra w opowiadaniu bzdur? Cóż, mogę rzec. To taki mój talent. O, dostanę w końcu kolczyki, super! Tak jest. Nareszcie. No, tak. O, dziękuję. Mua! dla ciebie skarbie. Eida nareszcie wygląda jak Ejda. Dziękuję. Idziemy spać. O, co, co, to, to, to. Nie, żebym narzekała. A, panna Ejda. Przyniosłem ci czyste prześcieradła. Pomyślałem, że nie chciałabyś spać w zakrwawionym posłaniu. Chyba, że to miałaby być krew moich wrogów. <głos> <głos> Tylko żartuję, kole. Jeszcze nie jestem tak szalona. <noise> Cóż, powinnaś się trochę przespać. Reszta nie będzie tutaj aż do północy. Tak mi się wydaje. Co? Dalej się czuję, jakby uderzył we mnie piorun. Kilkukrotnie. Dobranoc, pan Aido. Jaki grzeczny chłopiec. O, cholera! Obstawiamy! Skaj czy Zander? Albo Dili. To też jest prawdopodobne.